Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć, i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i na początek jak zwykle kilka próśb. Najważniejsze o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie. Dzięki temu się rozwijamy dla Was coraz bardziej. Prośba o to, żebyście komentowali też nasze produkcje, żebyście zostawiali komentarze i dyskutowali pod odcinkami Farbowania Życia na YouTubie. Ja te dyskusje oglądam i też biorę w nich udział. I żebyście pisali do mnie na wszelkiego rodzaju socialach, jeżeli jesteście gotowi przyjść do farbowania życia i opowiedzieć historię swojej choroby, swojego kryzysu, którego doświadczyliście, żeby podzielić się nim z innymi osobami, z osobami, które nas oglądają, to jak najbardziej zapraszam do, do, wszystkich, do wszystkich. Wszystkim odpisuję na wiadomości, chciałam tak bardzo ładnie powiedzieć. I kolejnym gościem farbowania życia jest Wojtek. Nazwisko poleci Twoje w napisach, rozumiesz, będziesz podpisany. Eee, Wojtku, od ilu lat chorujesz na depresję? Zakładając, że mm, zaczęło się to w połowie gimnazjum, czyli miałem 14 lat, to będzie jakieś 14 lat teraz z hakiem. A wtedy już miałeś diagnozę? Nie, właśnie nie. nie. Jakby to jest kwestia tego, że mm, wiedziałem, że się źle czuję. Nie wiedziałem chyba, że to jest depresja, ale czułem się smutny cały czas. I tak naprawdę pierwsze porządne leczenie psychiatryczne um, u mnie zaczęło się pod koniec studiów, czyli powiedzmy, że miałem te 23-4 lata. No to tak z 10, 10 lat, jak szybko liczę, a z matką tak. byłam beznadziejna. 10 lat y, myślałeś, że taki jesteś, tak? że jesteś smutny, i dopiero później. Tak, tak, to się zgadza. Um, nie wiedziałem, że to jest coś jakby z. Bez czym się idzie w ogóle do lekarza? Albo nie wiedziałem. Smutek. Tak, tak. No to jest taka nastoletnia niewiedza, i jakby myślenie, że to jest kwestia okresu dojrzewania, plus, że po prostu taki mam charakter i że może jestem jakimś takim smutnym romantykiem, albo osobą o skłonnościach do smutku. Natomiast nie myślałem, że można z tym coś faktycznie zrobić. No też jakby nie do końca. Wiedziałem, Kto mógłby mi w jakikolwiek sposób z tym pomóc najpierw? No, Myślałem, co jakby moje myśli, i jak może, może ktoś zainterweniować w tej kwestii. Przelewałaś się sobie na papier? Pisałeś jakiś dziennik, pamiętnik? Jak, jak sobie radziłeś w tym takim nastoletnim życiu? Zdarzyło mi się parę razy to przeleć na papier, ale niespecjalnie się w tym. Odnajdywałem chyba dlatego, że czułem się w sumie wtedy jeszcze gorzej. Wiem, że niektóre osoby faktycznie prowadzą dziennik, wtedy to jakoś pozwala im się zdystansować do tych myśli. Natomiast u mnie to powodowało, że jeszcze bardziej się nad nimi zagłębiałem i żeby zamiast żeby one tak były w mojej głowie i gdzieś tam potem przechodziły, to zaczynałem nad nimi więcej myśleć. E, natomiast no, głównie się to sprowadzało do, tutaj że to się nazywa ruminacją, tak? że cały czas zapętlamy się w pewnych myślach, że... Jesteśmy w jakimś toku myślenia nad jakimiś rzeczami. I tak naprawdę no, sprowadzało się to przede wszystkim do bardzo obniżonego nastroju um, z takimi no, nie wiem, mrocznymi myślami na, na temat życia i świata. Czyli to było, myślałeś, że to było takie m, nastoletnie myślenie, czy ktoś z zewnątrz dał ci taki feedback, że, no, że to jest taki wiek. Że to jest, jest taki, taki bunt, albo takie szuka, szukanie tożsamości, że, mhm. że jest, no, jest taki smutek nastoletni. Jest coś takiego. Tylko dziś już wiemy, że to nie musi być tylko smutek, ale może być to też depresja, prawda? Tak, to prawda. Ale nie było tak, że to zostało spowodowane przez kogoś z zewnątrz. Raczej um, nie no to wyniknęło po prostu z, ze mnie samego i. Mm, czy tak. jakieś komunikaty ze strony rodziny słyszałeś, że, że, te, te, że jesteś taki, właśnie taki wycofany, wyciszony, smutny A, i że to jest nastoletnie? Ciężko powiedzieć, żebym tutaj miał dostawać jakieś komunikaty w mhm. tym zakresie z, ze strony rodziny, bo tak naprawdę wpadając w ten stan depresyjny, ja się bardzo wyłączyłem i wycofałem. Jakby głównie siedziałem zamknięty w swoim pokoju zajmując się jakimiś swoimi rzeczami, albo uciekając po prostu, nie wiem, w granie na komputerze, albo oglądanie filmów jeden za drugim, albo, mm, albo po prostu pogrążając się w swoich myślach. Natomiast nie czułem się na tyle, nie czułem, że zostanę zrozumiany jakkolwiek, moje rodzice są wspaniałymi ludźmi, natomiast może żyłem w jakimś przekonaniu, być może błędnym, że jeżeli im ja o tym powiem, podzielę się z tym, jak się czuję, to nie zostanę zrozumiany i nie dostanę pomocy żadnej w tym zakresie. Jakby to nie jest też ich wina w żaden sposób, to jest kwestia tego, że tak naprawdę świadomość w ogóle tych kwestii w poprzednich pokoleniach była niska. Niska to tak ładniej dyplomatycznie <laughs> określiłeś, ale, ale tak, przyznaję ci, ja absolutnie rację, bo znalazłam kiedyś swój pamiętnik, którego nie pisałam regularnie. Trochę się z tego śmiałam teraz. W sensie, no naprawdę te problemy były, no zostałam rzucona, wiesz, uh -huh. musiałam go mijać na korytarzu w szkole, no, no śmieszne, śmieszne, śmieszne to było. E, ale faktem jest, e, że nawet w tym pamiętniku odczułam mm, coś takiego, że nie było szans na to, żeby powiedzieć komuś dorosłemu, bo ta przepaść między tym nastoletnim, e, a tym dorosłym jest tak gigantyczna, e, że ta nastoletnia ja chyba czułam się takiego wyśmiania, wiesz, że mhm. no co powiem mamie, że rzucił mnie chłopak, a co mama powie, no tak się zdarza. Wiesz, że to są za duże różnice chyba, nie? Między, między naszymi e, pokoleniami. Teraz ciężko rozmawiać o emocjach z innymi osobami, ale, e, ale rzeczywiście jest coś takiego, że w tym nastoletnim e, życiu są te problemy gigantyczne, jak na tamte czasy. Dla mnie to był koniec świata, e, a dla osoby dorosłej to nie jest koniec świata, że cię ktoś rzuci. No bo osoba dorosła ma na koncie dużo więcej doświadczeń. Mm -hmm. Ale powiedzenie dorosłemu o tym, no jest bardzo ciężkie, jeśli w ogóle możliwe. To prawda, tylko, że na przykład moje doświadczenie jest o tyle inne, że to moje samopoczucie nie było powodowane jakimiś konkretnymi rzeczami, tak? To tak jak ty mówisz, że no, czułaś się źle, bo zostałaś rzucona. Jakby jasne, ja mam jakby, 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 jakby dwie płaszczyzny smutku w sobie. Mam taki smutek powiedzmy, Związane z codziennością. Także, no nie wiem, widziałem smutną scenę albo widziałem pieska, który jest zdalniony. To powoduje jakiś smutek. U mnie. Natomiast mm, czymś innym zupełnie dla mnie jest taki smutek egzystencjalny, jakby związany po prostu z moją bytnością na tym świecie, obecnością na tym świecie. I takie rzeczy związane z codziennością jakby moim doświadczaniem świata wokół mnie nie wpływały negatywnie na to, jak ja się czuję całościowo. Natomiast ten smutek egzystencjalny był takim, jakby. Ciężarem, który na mnie cały czas był, jakby, jakby ktoś mi założył jakiś filtr, który powoduje, że wszystko jest pozbawione sensu i że nie mam w ogóle po co starać się uczestniczyć w tym świecie, bo to jakby no jest wszystko irracjonalne i bezcelowe. A wzięło ci się to skądś? Znaczy, jakby nie wiem, czytałeś dużo za dużo mądrych książek, na przykład oglądałeś zbyt mądre i poważne rzeczy, zastanawiałeś się nad przyszłością świata. W sensie, czy ty sobie to ten świat stworzyłeś, że on był bez sensu, czy, czy masz wrażenie, że to z ciebie wychodziło? Wydaje mi się, że Moja depresja generalnie spowodowana po prostu czynnikami mhm. biologicznymi, fizjologicznymi. Mm. Czy nie dokładałeś sobie książkami znanych filozofów do tego? Nie, nie wiem, nie, nie zagłębiają się, nie wiem. W Schopenhauer nie uznając, że nie ma absolutnie sensu nic tak. i w związku z tym jeszcze bardziej się unurzam w tym. E, jasne, zdarzało mi się słuchać jakby smutnej muzyki, pewnie, żeby sobie trochę tam jeszcze dowalić, ale, albo oglądać jakieś smutne sceny w filmach, natomiast nie było to tak, że. Ja sobie w jakiś sposób racjonalizowałem zewnętrznie ten, ten smutek. Jakby uznałem, że no faktycznie oni też tak uważają, więc tak musi być. To, było, to była kwestia już stricte mojego organizmu, że tak na to zareagował. Co się stało, że w końcu trafiłeś do lekarza? Hmm, tak naprawdę, trudne doświadczenia życiowe, tak? Jakby jakieś kwestie relacyjne, które faktycznie. Pierwszy raz w życiu spowodowały, że coś mnie kompletnie rozłożyło, tak? że przestałem być w stanie funkcjonować. Tak naprawdę stałem się osobą, która totalnie nie miała siły wstać z łóżka, nie była w stanie zupełnie funkcjonować. Chodziłem jak taki zgarbiony starzec, mówiący słabym głosem, takie już objawy ciężkiej depresji, i wtedy uznałem, że w tym momencie już sobie nie poradzę z tym, coś musi być. Z tym nie tak, w związku z czym muszę pójść do jakiegoś lekarza, który mi pomoże. No i jakby ta się, ta się zaczęła ta moja przygoda. Czyli tak naprawdę trochę jest to nie wiem, smutne, że to musiało zajść tak daleko, żeby dopiero skorzystać z tej pomocy lekarskiej. Czy to jest tak, że jak mówię, że, że, że byłeś tym przygarbionym starcem, nie miałeś siły wstać z łóżka, że, że ciało ci już dało znać, mhm. że, że wystarczy? Jakby tak. czułeś takie obciążenie, już fizyczny ból? Tak. No, pierwszy raz czułem. Fizyczne objawy mojej depresji, takie mocne osłabienie organizmu, brak siły na cokolwiek w takim sensie już fizycznym, prawda? Nie, nie, nie emocjonalnym. Więc tak, wtedy mając już, mój organizm powiedział, że ma dość. No z tym emocjonalnym bólem to można chodzić latami, co? No, to można, no, tak. No bo ale to... jak już tak fizycznie ciężko jest chodzić, to dopiero wtedy się budzimy mhm. i idziemy po pomoc. No I to jest w sumie też coś ciekawe, właśnie w kontekście tego, że tej, tego dualizmu, że jeżeli ktoś odczuwa ból fizyczny, to wiadomo, że od razu idzie do lekarza. Natomiast z tym bólem psychicznym to tak nie bardzo. Tak. Nie wiem, czy to wynika ze, ze wstydu, czy z takiego poczucia, że, że nie ma się co użalać, chyba. Chyba z tego, jak zostało nam to wmówione, no bo jednak o, o, o ten ból fizyczny no, trzeba się go pozbyć, trzeba iść do lekarza, trzeba się skonsultować, ale ból psychiczny, no, o tym się nie mówiło, mhm. tego nie ma. Nie? Trzeba mhm. być cicho w tym zakresie, nic się, nic się takiego nie dzieje, nikt nam nie opowiedział, nie nauczył nas, jak, jak o to dbać. O ile o ciało tak, o duszę. Nie bardzo. Tak, tak. Moja znajoma ostatnio powiedziała, że ktoś jej powiedział, żeby się tak nie obnosiła ze swoimi problemami czy coś takiego. Więc tak bardzo, bardzo mnie to zasmuciło. Znaczy teraz, teraz wydaje mi się to żenująco śmieszne, ale e, było to smutne. I też pamiętam jakieś... E, nie wiem czy odzywki, ale jakieś takie komentarze, na przykład moja koleżanka powiedziała swojemu ojcu, że mam, że mam taki jestem depresyjny, to nie miałem tak zwanej depresji. No to on powiedział, że, no tak, no to niech się zabierze za więcej pracy, to nie będzie miał czasu być smutny. I jakby super, ale to nie jest rozwiązanie. No. Jakby można oczywiście się zajeżdżać pracą, można cały czas przysypywać kolejnymi warstwami jakichś. Um, rzeczy, które nas odciągną od myślenia o tym smutku, ale jakby no, tam się cały czas będzie tlić ten smutek, będzie gdzieś tam się kotłować pod spodem. Poszedłeś do psychiatry i co mu powiedziałeś? Opisałem mu te moje objawy fizyczne. Powiedziałem, że jakby to co się wydarzyło w moim życiu i że nie mam siły normalnie funkcjonować. Mm no stwierdził, że tak, że ewidentnie jest to depresja, z tym, że porozmawialiśmy o, o mojej wcześniejszej historii w ogóle, tak jak się czułem od dłuższego czasu i że dla mnie takie poczucie smutku i poczucia, poczucie braku hmm, celów w istnieniu jest dla mnie czymś normalnym. Hmm, no i w połączeniu z tymi obecnymi objawiami no uznał, że to jest ewidentnie depresja i, i, i zapisał mi leki i powiedział, że też potrzebuję iść na, na terapię, o czym jakby nie wiedziałem w ogóle wtedy, że jakby... To są takie dwa tory, które trzeba łączyć. myślę, że właśnie terapia jest czymś dla osób, które będą mieć jakieś traumatyczne przeżycia życiowe i nie są w stanie potem się z nich pozbierać. Jakaś śmierć w rodzinie, zabójstwo, jakieś inne dramatyczne rzeczy. No, a się okazało, że jakby to są dwie rzeczy, które trzeba robić równolegle. Sam doszedłeś do tego, że, że czas iść do psychiatry? Czy, czy zwierzyłeś się komuś, ktoś ci to podpowiedział? Czy, czy byłeś...? Nie, chyba sam uznałem. Sam uznam, jakby, ale wtedy już faktycznie wyszedłem do rodziców. No no już byłem dużym chłopcem, tak? miałem 24 lata, ale powiedziałem rodzicom, że jakby to już jest za dużo, nie dam rady, potrzebuję iść do lekarza. I oni wtedy faktycznie się przejęli, ale no też dlatego pewnie się tak przejęli, że znaczy zrozumieli, że muszą się przejąć, bo nigdy nie widzieli mnie w tak złym stanie fizycznym. Tak? W sensie nigdy nie widzieli, żebym chodził tak osłabiony, zgarbiony, mówiący słabym głosem. Więc uznali, że no faktycznie coś musi być na rzeczy i w takim życiu mu pomóc. Ten problem z porannym wstawaniem z łóżka, tak ci pokazał, że to już nie są przelewki? Czy, czy miałeś jakieś inne objawy depresji oprócz było... fizycznych? Na przykład bezsenność albo nadmierną senność? Eee, właśnie nigdy nie miałem specjalnie takich problemów z, ze snem. Z, bardzo okazjonalnie się zdarzało, że spałem źle. Nie było oni raczej tak, że przesypiająca całe dnia. Więc co jeszcze takiego mogło dochodzić do tego? Mm, nie, jakby u mnie paradoksalnie mało jest takich objawów fizycznych depresji. No u wielu osób one się, się ujawniają dość, dość mocno, ale u mnie pozostaje tylko w kwestii psychicznej to. To tym bardziej, tym trudniej... Yy... Powiedzieć tak, to jest to, nie? Mhm. Jak, jak w psychice, to można sobie latami tam e, to tłumić, a jak już są objawy fizyczne, chociaż e, znam takich dla słuchaczy podcastu, pokazuję sama na siebie, e, że nawet jak są objawy fizyczne, to dalej mhm. się udaje, że się nic nie dzieje. A dopiero w momencie, jak zaczęłam tracić pamięć, to skumałam, że okay. e, chyba właśnie teraz w tej minucie wariuję. I mhm. zadzwoniłam do psychiatry, żeby się zapisać. Ale tak to jechało, wiesz, długo, długo. Nie? Więc naprawdę można latami być w depresji i nie być świadomym tego. Na przykład można się zarzucać robotą. Nie? Tak. Znam wiele takich osób, które się jeszcze nie zatrzymały i zarzucają się robotą. Tak, no są różne mechanizmy. Jakby to też jeszcze kwestia dochodzi nadużywania substancji. Tak? Jakby to jest ewidentnie też przypadek poprzednich pokoleń, gdzie Rozwiązaniem dla bycia smutnym było kompensowanie z tego alkoholem albo jakimiś innymi używkami. Więc ja na szczęście nigdy nie poszedłem w tą stronę, ale jakby to tylko pokazuje, że ten problem istniał cały czas. I jakby ludzie sobie nie radzili z życiem na różne sposoby, i tylko kompensowali sobie to używkami, zamiast skorzystaniem z pomocy. No, bo jeżeli ktoś szedł do psychiatry, no to musiało być z nim coś poważnego. No, musiał tak? mieć takie, wiesz, aż y, objawy widoczne społecznie bardzo, nie że musiał być jakiś, nie, nie niebezpieczny, tak, albo no, mieć schizofrenię no, raczej, tak. no, bo, no bo z czym innym tak. do psychiatry? No, tak. Tylko już z taką ostrą postacią y, choroby psychicznej się szło do, do psychiatry, a nie czym jest depresja w ogóle, tak. o, o co tu chodzi. Tak. Y, chciałam pogadać o, o, o psychoterapii, Hmm. Czy ona jest dla Ciebie trudnym doświadczeniem, psychoterapia? Czy jest taką ulgą? Czy odczuwasz, że to jest jednak gigantyczna praca z twojej strony, ciężka, nad którą czasem trochę nie masz kontroli, że tam nie da się wydziobać? Nie da się no nie wiem, wyćwiczyć jakichś niektórych rzeczy, że to jest ciężka i mozolna praca? Czy, czy masz takie optymistyczne i zadaniowe podejście do psychoterapii? Myślę, że to jest kwestia już z mojej osobowości, mm -hmm. po prostu ale mam ewidentnie bardziej zadaniowe podejście do tego. Um, też, jakby teraz wróciłem na terapię niedawno. Jestem też bardzo zadowolony. Z poprzedniej mojej terapii też jestem bardzo zadowolony, ale moja poprzednia terapia opierała się w dużej mierze na terapii schematów, więc jakby identyfikowaliśmy, które moje zachowania wpadają w jakieś takie no właśnie schematy postępowania. Tak na przykład unieważniam swoje emocje, tak? podporządkowuję się innym. I w tym zakresie, jak się dowiedziałem, że to jest nieprawidłowe, że to jest szkodliwe zachowanie, dla mnie samego. Ciężko ci było w to uwierzyć? Ciężko mi było uwierzyć, że nie tyle, że coś ze mną jest nie tak. Jakby dowiedziałem się, że to jest znany mechanizm postępowania, który jest szkodliwy dla nas samych. Ja myślałem po prostu, że taki, taki jestem i że to jest okej. Okay, tak? Albo, że może powinienem być ewentualnie bardziej asertywny, ale to taka kwestia, no nie wiem, no, że powinniśmy być milsi dla naszego kolegi, albo może powinniśmy Pójść na siłownię raz w tygodniu. Ten poziom intensywności, motywacji do, do, do zmian. A to się okazało, że faktycznie to jest coś, co jest zidentyfikowane jako problem, szkodzi mi. I skoro się dowiedziałem, że to jest coś, co mogę, powinienem zmienić, no to uznałem, że muszę na to uważać. Tak? Nawet ja nie mówię, że od razu zaniechałem w ogóle takiego postępowania, że już nigdy więcej nie podporządkowywałem się innym osobom. Ale to spowodowało, że z tyłu głowy pojawia się taka lampka, że jak znajduję się w sytuacji, w której miałbym się podporządkować komuś z naruszeniem jakby swoich emocji, interesów, to będę wiedzieć, że może nie powinienem tego robić, że może jednak powinienem pamiętać o co mi powiedziano. Ciężko ci było to wdrożyć, te narzędzia właśnie terapeutyczne i tą drugą stronę medalu, skoro przez całe lata funkcjonowałeś jednak w tym, w tym, w tym schemacie, to ciężko było ci wdrożyć te nowe rozwiązania? No, nie jest to łatwe. Tak? Jeżeli się funkcjonuje w określony sposób i ma się po prostu swój domyślny sposób zachowania w takiej powiedzmy sytuacji społecznej, no to, to nie jest jak stryknięcie palca. Ale no, to, że ma się z tyłu głowy tą lampkę, na pewno powoduje, że możemy do tej zmiany dążyć. Nie masz takiego poczucia. Ja na przykład czasem miałam takie poczucie, że jeżeli ja coś robię, to mi się wydawało to tak oczywiste, że to jest jakby jedyna droga, bo to była jedyna droga, którą mi y, y, pokazano. I y, inne rozwiązania, które na przykład przedstawiała mi terapeutka, były dla mnie y, tak dziwne, tak y, nieoczywiste, tak y, podejrzane wręcz, że ciężko mi było w ogóle y, przyswoić, że może być jakaś taka właśnie ta druga strona medalu. Skoro coś, w czym ja funkcjonowałam przez y, 35 lat. Było dla mnie rzeczą oczywistą i to jest jedyna wersja, którą ja poznałam, bo to była jedyna wersja takiego zachowania, którą mnie nauczono w domu. Więc wszystkie rzeczy nowe, które mówiła mi terapeutka, były dla mnie trochę dziwne i podchodziłam do tego z takim: Ciężko mi było zaufać nawet nie terapeutce, tylko tej metodzie, nie? Mhm. Te, tej sytuacji, że. Że może być inaczej, skoro mama i tata, wiesz, przez lata mówili, że jest tak. Mm. To jest śmieszne i ciekawe, bo jakby ja właśnie na odwrót, ale może to jest właśnie kwestia mojego zaufania do, do nauki. Miałem tak, że powiedzmy w kontekście na przykład unieważniania emocji, podporządkowywania się, mm -hmm. że... Myślę, że ja w ten sposób jestem miły. Jeżeli komuś nie robię problemów, jeżeli ktoś się mnie py... ktoś na przykład mówi, że chce iść do restauracji A, a ja bym bardzo chciał iść do restauracji B, no ale on chce do A, no to ja mówię, że jasne chodźmy do A, nie ma żadnego problemu. Nawet oczywiście, że pójdę do A. Eee, I myślę, że to jest bycie miłym. No a potem terapeutka mi mówi, że to nie jest bycie miłym, tylko że to jest spychanie moich potrzeb na dalszy plan i to mi będzie szkodzić w dalszej perspektywie, to ja podchodzę do tej. Powiedzmy, w tym przypadku terapeutki, jako do ekspertki, która wie, jak się powinno postąpić w takiej sytuacji. Yy, I że postępowanie w sposób, który myślałem, będzie dla mnie szkodliwe. No więc mnie nie obchodzi to, że uczono mnie w ten sposób w domu, że pokazywano, że to jest właściwie drogowe postępowania. Skoro ktoś, ktoś na tym zna, mówi, że to jest złe, to ja słucham się też Czyli takie złe. M, poczucie autorytetu jednak, nie? Że jak masz przed sobą autorytet, który ci mówi e, jakąś inną definicję. To, to, to wierzysz mhm. tej osobie? Czyli ta, ta wiara w naukę bardzo pomaga. Tak. W takim połączeniu z zadaniowym trybem to tak. Ale zdarzają ci się jeszcze te stare wersje? Zdarzają. Jak nie jesteś czujny, to, to zdarza ci się stosować jeszcze dawne zachowania, czy już udało ci się w niektórych obszarach życia tak wprowadzić te nowe, że one są płynne, że one przejęły jakby działanie? Powiedzmy, że było kilka tych mhm. schematów w niektórych ewidentnie udało mi się je odciąć i udało mi się stworzyć nową wersję siebie w tym zakresie. W niektórych one jeszcze pozostały, przy czym mam świadomość tego, że to jest złe. Jakby i dlatego też teraz wrócę na terapię i będę chciał domknąć tę kwestię. Natomiast tak, no jakby w części udało mi się to zupełnie wdrożyć, w części jeszcze nie w pełni, ale jest to do zrobienia. Czy jest coś czego się spodziewałeś na przykład zaczynając terapię? Co cię może trochę Rozczarowało albo, albo przeraziło w tej terapii, że nie wiem, że jest taki ogrom tej pracy do zrobienia, albo że to się nie dzieje z dnia na dzień. Miałeś takie kryzysy? Chyba nie czułem się nigdy tym przytłoczony. Czułem raczej, że cieszę się, że mam osobę, o której tak ufam i w której mam tyle wsparcia, i w której wiedzę podkładam tyle zaufania. I że jakby no spotykamy się co tydzień, żeby dokładać jakby kolejne klocki do tej układanki, żeby ciągle coś tam polerować. Więc nie czuję się przerażony tym, że jakby, że nie dam rady, że tego jest za dużo, albo że to jest nie do zagarnięcia. Chyba to też kwestia jest znowu mojego ustrukturyzowanego myślenia, i jakby podejścia takiego trochę akademickiego do, do tych kwestii, że ja miałem taką dość. Miałem w dużej mierze też opartą na nauce współpracę z moją poprzednią terapeutką, gdzie ona mi podsyłała różne artykuły, fragmenty podręczników. Ona mówiła mi, żebym sobie to przeczytał i to zrozumiał. I jakby ja po prostu wiedziałem, że to są kolejne rzeczy, których się muszę dowiedzieć i które chcę zbadać i zaaplikować w swoje życie. Nie było tak, że zostałem rzucony w jakiś chaotyczny, na jakieś chaotyczne pole zmian, które muszę wprowadzić w swoje życie i w ogóle nie wiem, od czego zacząć. Czyli czujesz się uspokojony? Jeżeli coś jest udokumentowane, przebadane, i możesz o tym przeczytać i coś zostało opublikowane. Na, pewno. Na, na jakiejś próbie, że zostało zbadane i tak jest, tak? tak? Mhm. No mnie też to uspokaja. Na przykład, jeżeli przeczytam w książce, że moje zachowanie wynika z tego i z tego, to mam takie uff. Czy to po pierwsze, nie jest moja wina, po drugie, tak się dzieje, bo tak, bo A i, i z tego wynika B. I, I to uspokaja, nie? Że, uh -huh. y, że nie jesteś sam na świecie, że, że to nie jest twój, twój wymysł, tylko, tak. tylko to zostało przebadane. Mówisz, że y, teraz wróciłeś na terapię, czyli, czyli przerwałeś ją, czy, czy zakończyłeś się pierwszą terapię? Zakończyliśmy oboje zadowoleni, uznając hmm. po prostu, że chodziłem rok, że nie ma specjalnie... Ekspres. <głos> <głos> że nie ma specjalnie nad czym pracować, bo faktycznie jakby no w porównaniu z tym, jak funkcjonowałem na początku hmm. na terapii, a rok później, Tornica była diametralna, tak? jakby, no, to było rewelacyjne doświadczenie. Bardzo mnie zmieniło i bardzo na plus. Natomiast e, minęły, z 2018, minęły trzy lata z hakiem. Uznałem, że jeszcze są pewne kwestie, które wymagają dopracowania, że jeszcze, nie w, że jeszcze można by parę rzeczy zmienić, nie chodzi o jakby, że chcę mieć jeszcze doskonalszy i jakby, że mam jakieś wyidealizowane podejście na, na, do siebie. Po prostu uznałem, że pewne moje zachowania są. Szkodliwe dla mnie samego i dla innych, więc warto by nad tym jeszcze popracować. Więc więc wróciłem. Chcesz powiedzieć, jakie to zachowania? Czy, hmm, czy głównie jakieś kwestie relacyjne? Okay. I, e... Że szkodliwe dla siebie, czyli sam sobie dla jesteś siebie... w stanie zrobić kuku. Tak, na pewno, ale dla, dla innych no przy, okazji, przy okazji też. Więc to są chyba moje główne problemy. To hmm, powiem ci trochę zazdroszczę. Że po roku y, psychoterapii już byłeś taki y, wzmocniony, nie? bo to, to chyba było takie dosyć dużo wzmocnienie. A leki cały czas y, brałeś, czy też? Y... Tak, leki cały czas brałem i hmm. tak naprawdę e, od momentu, więc za, załóżmy, że brałem, zacząłem je brać w 2017, a to tak naprawdę do tej pory biorę, oczywiście z jakimiś zmianami w dawkach, bo były znowu okresy lepsze i gorsze. Natomiast trzymam się na tych lekach i czuję się dobrze. Jakby jest plan oczywiście, żeby je, żeby je generalnie odstawić. Był już, taki, był już taki moment z moją psychiatrką, ale się zaczęłam gorzej czuć, więc, więc wróciliśmy do nich. Natomiast tak no, leki cały czas. A jak, jak ci minęła pandemia, lockdown? Był to jakiś taki trudniejszy moment dla ciebie? Bo szczerze powiedziawszy to nawet wśród, a, i wśród osób, z którymi rozmawiam w programie i wśród znajomych, Czasem jest tak, że wiele osób mówi, no dojechała mnie pandemia, ale dużo osób też mi mówi, że w tym czasie lockdownu Poczuły ulgę na przykład, że nie trzeba z nikim gadać, spotykać się, w ogóle wyłazić, imprez, że nic nie trzeba robić, nie? Że, że niektórzy e, mieli tak, że o Jezu, jak dobrze, że można posiedzieć w domku, a niektórzy właśnie bardzo, bardzo ciężko znieśli ten, ten lockdown. Jak ty wspominasz tamte, tamte momenty? Znaczy, ja jestem dość introwertyczny, więc... Naładowałem akumulatory za wszystkie czasy. W trakcie tej pandemii byłem zachwycony tym, że mogę siedzieć w domu i, i pracować zdalnie, nie jeździć na, na uczelnię czy gdzieś jeszcze indziej do pracy. E, więc ten pierwszy okres był super. Potem oczywiście zaczęło to już trochę być męczące, w tym sensie, że no nie, można było, nie można było wyjść nawet jak się chciało. Tak? Nie można było pójść ze mi do knajpy, więc. Nawet ten ten jakby niewielki zakres moich interakcji z innymi ludźmi, których potrzebuję do dobrego sampoczucia, no był wyeliminowany, więc zacząłem się już czuć przytłoczony. Ale generalnie pandemia mi raczej dobrze posłużyła. Jakby dała mi możliwość pracowania zdalnie nad wieloma rzeczami jednocześnie. Pozwoliła mi chyba być mniej zabieganym niż bym był. Tak, no, wyeliminowanie konieczności jeżdżenia przede wszystkim i przejście na pracę zdalną albo na możliwość pracy zdalnej jest dla mnie dużym plusem. A dużo pracujesz? Dużo, tak, bo pracuję w różnych miejscach, nad różnymi rzeczami, wykładam na kilku uczelniach, prowadzę z moją promotorką czasopismo naukowe, staram się skończyć doktorat, no i pracuję jako, pracuję jako prawnik normalnie, praktyk. Więc jest tego dużo z różnych bajek a, i staram się to łączyć i właśnie ta możliwość pracy zdalnej w trakcie pandemii, że nie muszę jeździć z jednej na drugą uczelnię, potem do kancelarii, potem jeszcze gdzieś, no, nie miałbym możliwości w ogóle tego zrobienia wcześniej. A, a teraz ty mam. robisz tyle, co pięć osób robi. <laughs> może, może, ale jakoś udaje im się to łączyć. Ale jakoś, to jest ucieczkowe czy nie? Właśnie, właśnie nie, bo to jest o tyle ciekawe, że... Na pewno nie jest ucieczkowe. Pytanie, czy to nie jest kwestia podporządkowywania się, trochę z jednej strony, ale to są rzadkie stóły. Na przykład pamiętam, że wziąłem jakiś tam wziąłem przedmiot na zastępstwo, yy, wiedząc, że będę mógł w ten sposób pomóc, tak? albo że byłoby to ode mnie oczekiwane, żebym wziął to zastępstwo, ale generalnie to jest raczej chęć, Brania na siebie coraz więcej, żeby się coraz bardziej rozwijać, i żeby być coraz lepszym w tym, co robię. Czyli to, jakby ta naroda nie, nie jest to ucieczka, a co raczej pogoń za jakimiś celami, które mogą być trochę wygórowane. Taką wysoką poprzeczkę chyba sobie stawiasz. Ja mówię ci to jako um, chwilowy leniuch. <ścoughs> chwilowy leniuch absolutny. No, tak taką strefę komfortu sobie zrobiłam. Oj, bardzo, bardzo. W domeczku, w domeczku najchętniej nic bym nie robiła i, i to by było cudowne, ale wiem, że na przykład jak się rzucam w robotę, to się rzucam mm, nie, nie, nie w rozwój właśnie, uh -huh. tylko w to, żeby się zajebać uh -huh. robotą i nie myśleć, nie? A ty właśnie masz taką poprzeczkę rozwojową, a nie, a nie tak jak mówisz um, ucieczkową. Tak, plus właśnie jedna się mnie osoba kiedyś zapytała, jakby, czy ja nie powinienem na przykład pogadać na temat pracocholizmu na terapii i powiedziałem, że nie, bo ja nie mam takiej sytuacji, że zrezygnuję ze wszystkich innych rzeczy, bo ja muszę pracować. Nie zrezygnuję z mojego życia towarzyskiego, z korzystania z życia, bo praca jest dla mnie najważniejsza. A pracocholizm no, chyba się wszystkim ujawnia w tym, że jakby te osoby nie są w stanie odpocząć, bo zawsze chcą i muszą pracować czują potrzebę robienia dalej tych rzeczy. Jakby ja chcę te rzeczy robić a, i nigdy nie zrezygnuję z pozostałych części mojego życia na rzecz. Pracy. To kiedy ty odpoczywasz? Różnie, różnie. Jakby jasne, że były takie okresy, że mam problem ze zrelaksowaniem się, ale generalnie raczej staram się koło godziny powiedzmy tej 20 uciąć już pracę i, i sobie odpocząć do kolejnego poranka. No i weekendy staram się mieć wolne. Są weekendy, w których nie mogę mieć wolnego, bo na przykład Prowadzę zajęcia dla jakichś studiów, studentów zaocznych, ale, ale jest to rzadkość, więc generalnie jednak weekendy mam dla siebie. A umiałeś zawsze odpoczywać, czy musiałeś się tego nauczyć, właśnie w, w depresji? Musiałeś jakieś rzeczy na nowo się nauczyć, niektórych? Dbania o siebie i takiej higieny? Takiej higieny psychofizycznej, mm. chyba, że, że na przykład powinienem właśnie gdzieś wyjść, albo że powinienem się z kimś spotkać. To było bardzo dobre, jak mi powiedziała moja mm, terapeutka, że jeżeli się czuję źle, to żem się nigdy właśnie nie kładł w łóżku i nie zwijał w kłębek, bo to tylko jakby nakręci to złe samopoczucie. Więc e, takie jakieś elementy higieny i dbania o swój organizm, żeby mój umysł lepiej działał, tak musiałem na pewno to wdrożyć. I jakie masz patenty właśnie, jak się czujesz gorzej, że zbierasz się, idziesz na spacer, czy jednak... Y no starasz się spotkać ze znajomymi tak. albo zrobić coś miłego. Jakie masz patenty na to, żeby... Były takie okresy na pewno, że nic mi nie przychodził do głowy, co by mi mogło sprawić przyjemność. Tak? Że, nie wiem, że nie odpalę sobie filmu, nie pójdę do muzeum albo kina, bo to nic nie zmieni. Natomiast generalnie um, spotkanie się z kimś znajomym że po prostu przestać myśleć jest dobrym rozwiązaniem. nie chodzi o to, że jak się z kimś spotkać, żeby um, się tego sobie wyżalić. Nie, nie używam raczej moich przyjaciół do terapeutyzowania siebie. Natomiast właśnie to, żeby zmienić ten tok myślenia, żeby zmienić otoczenie, to to mi zawsze pomagało. Jakby nie jestem, o czym moi znajomi wiedzą, nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem aktywności fizycznej, chociaż muszę się do tego zmotywować, A, więc jakby no, nie powiem, że wtedy Chodzi ubiegać czy jeździć na rowerze, po prostu tego nie robię. Natomiast zmiana otoczenia, nie pogrążanie się yy, i takie niezapadanie się w sobie, tylko właśnie zmienienie yy, sytuacji, w której jesteśmy, było dla mnie zawsze pomocne. Jest wreszcie, ktoś, kto też nie lubi sportu. Wszyscy tutaj mówią, że no, że nie lubią, ale się przekonali. Ja wiem, że to jest dobre. Ja wiem, że to jest dobre. Nawet taki spacer wiem, że jest dobry. Nie? Już nie mówię o jakimś bieganiu, bo to na pewno jest fajne. Nie wiem, nie próbuję. Ale wiem, że spacer jest dobry, tylko czasem tak um, ciężko na niego wyjść albo zmusić się do jakiejś e, fizycznej aktywności, do jakiegoś sportu, który nie, nie, nie przynosi frajdy. No, ale jednak e, jest zbadane, jest opublikowane wiele razy i ja w to wierzę, że to pomaga, że są te endorfiny i tak dalej, tak. ale... No ale to jest cholernie takie. Jak, aż mnie boli wszystko, jak sobie o tym pomyślę. Nie? Że, że, że ten sport może być wcale nie taki e, fajny. Może jak się człowiek w niego wkręci, to Pewnie wtedy. Tak, no. Ale z aktywności to ja tak spacer tylko bardziej. Nie? Pewnie tak ze wszystkim. Tak. Wiesz, jak się do czegoś przekonamy, to jest fajnie. Tylko ciężko podjąć te kroki, żeby się do tego faktycznie przekonać. Ale na przykład no, moja terapeutka obecnie mi się nie pytała, jakby czy ja lubię biegać albo iść na rowerze, no powiedziałam, że nie, no to powiedziała mi w takim razie, żeby, że wystarczy, żebym sobie kupił skakankę i wszedł na odpowiednio wysoki puls przez 5 minut, bo tak naprawdę no wtedy już będą te korzyści dla naszego mózgu, więc, więc cieszę się, że ona ma takie podejście nie wiem, adaptacyjne dla mnie. Czyli te 5 minut ze skakanką i, i z mhm. i robisz to? No właśnie jestem na etapie kupowania skakanki, wiedziałeś? Na parę etapie dni temu. kupowania skakanki, tak, tak to, bo to trzeba być na etapie, nie? Kupowania etapie. skakanki. No, trzeba wybrać specjalnie no no tak. lepszą. I pytanie, czy ma być taka? Wiesz, że są takie, co tam liczą. Te, widziałem. No, widziałem, no. Tak. Mam taką mogę ci dać, bo nie używam, wiesz, mogę ci oddać, bo schakankę liczącą kroki też mam, mam dużo różnych rzeczy i, i nie używam ich, ale, ale tak, faktycznie, może to w pięć minut y, można załatwić sprawę na cały dzień, a nie ja cały dzień siedzę i myślę, żeby iść na spacer, y, zamiast, wiesz, na tą schakankę walnąć parę minut i mieć z głowy, no. i jeszcze lepiej się poczuć, nie? bo no. to rzeczywiście jest y, coś takiego, że, że człowiek się y, lepiej czuje. Ja a masz y, Jakiś problem, albo nie problem, to, to nie jest dobre słowo. Pory roku na ciebie wpływają? Odczuwasz to jakoś tak, że, że czujesz, że na przykład że słońce cię ładuje, a jesień dołuje? Trochę, ale nie jakoś bardzo intensywnie. W tym roku może było faktycznie pierwszy raz tak, że jak nadeszła już taka późniejsza jesień i zima, to faktycznie się zacząłem, to się generalnie czułem gorzej. Natomiast co do sadynia. U mnie było to raczej oderwane od, od pół roku. No, co nie zmienia faktu, że jakby no, znowu wiemy z różnych badań, jak bardzo wpływa na nas słońce. E, więc, więc nic dziwnego, że wiele osób tak ma. Chciałam mm, pogadać z tobą o wstydzie. Y, długo się zbierałeś w ogóle, żeby tak y, głośniej powiedzieć y, sam przed sobą, w ogóle jak powiedziałeś rodzicom, żeby y, no, przestać chować tą depresję w sobie. Myślę, że tak, bo tak naprawdę dopiero w tym momencie, w którym nastąpił tak głęboki kryzys, że musiałem skorzystać z pomocy już profesjonalnej, byłem w stanie zacząć o tym mówić innym. I teraz um, przedtem w ogóle jakby nie, nie rozmawiałem o tym problemie. Mówiłem może czasem, że jestem smutny albo coś, ale to była bardzo rzadka sytuacja. Natomiast w momencie, w którym już faktycznie było tak bardzo źle, cieszę się, że. I nie zamknąłem się wtedy w sobie, jakby w tym najgorszym, powiedzmy, momencie mojego życia, tylko uznałem, że muszę o tym rozmawiać z innymi, że chcę o tym rozmawiać z innymi, bo może będą mi jakoś w stanie pomóc. Może to była kwestia, nie wiem, chwytania się wszystkiego, bo generalnie raczej, zazwyczaj jestem dość zamkniętą osobą, szczególnie dla innych osób niż dwie, trzy absolutnie najbliższe. Natomiast to chyba było tak źle, że uznałem, że będę... O tym rozmawiać z różnymi osobami i to mi też pomogło, bo to jest w ogóle super ważne, bo wtedy zdejmujemy ten ciężar z siebie i zaczynamy widzieć poniekąd zrozumienie w innych osobach. Może to pewnie dobierają sobie osoby, którym o tym będę mówić. Nie widziałem tego na środku rynku w Krakowie, bo, bo jestem z Krakowa, tylko do, wiedziałem, komu mogę o tym powiedzieć, o tym porozmawiać. Natomiast potem. Jak już zacząłem się faktycznie leczyć a, i to zaczęło przynosić efekty, to wtedy chyba trochę przewrotnie, a z drugiej strony, trochę jako mechanizm obronny, zacząłem właśnie wszystkim dookoła mówić o tym, że mam depresję, że biorę leki i tak dalej, bo właśnie to było takie obracanie tego w żart, a przez to normalizowanie tej sytuacji. Także są wśród nas osoby, które potrzebują brać te leki, i wtedy się dobrze i normalnie czują, więc. Znowu, obracając to w żart, starałem się jakby zacząć o tym trochę normalnie, rozmawiać z innymi osobami. A spotkałaś się z jakimś komentarzem takim, e, Wojtek, ty? Nie. 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 Może dlatego, że właśnie widzieli mnie od zawsze smutnego, to uznali, że, że to ma sens. Także ktoś ma kliniczne. Że mógłbyś być ambasadorem sens. depresji, tak? że tak. mniej więcej tak, tak, tak wygląda, że jesteś smutny i, i wyciszony. A, mm denerwują Cię takie hasła będzie dobrze? Weź się w garść? Usłyszałeś to kiedyś? Czy, czy miałeś to szczęście, yy, no, że nie, nie, nie słyszałeś takiej złotej rady? Nie, no jasne, że się zdarzały złote rady i chyba moja ulubiona jest nie smuć się. Tak? To jest idealne rozwiązanie. Dobrze, już przestanę. To w ogóle nie zależy od naszego myślenia, tylko od tego, co się dzieje w chemii naszego mózgu. Więc tak, no zdarzały się, ale szczególnie od Starszych osób, jakby rozumiem, że starsze osoby z poprzednich pokoleń mogą coś takiego powiedzieć. Natomiast myślę, że w naszym pokoleniu powiedzenie to komuś jest tak skompromitowane już, że, że nie, nie tylko nie wypada, ale jakby po prostu było, to byłoby żenujące, gdyby ktoś z moich znajomych tak powiedział. Może też mam specyficzną grupę znajomych, ale, ale nie, no jakby nie, nie, nie spodziewałbym się takich słów z ust moich znajomych poprzednich pokoleń zdarzało się, niestety no, trzeba to wziąć na siebie i powinno to po nas spłynąć jak po kaczce, no bo wiemy, że to jest do, do niczego i że to jest tylko kwestia ich nieświadomości, żeby nie powiedzieć, że ignorancji problemu. A usłyszałeś kiedyś albo mm, może sama od siebie usłyszałeś, bo ja na przykład sama od siebie też słyszę takie najbardziej zajebiste rzeczy, jakie jak można kogoś skrzywdzić, to ja od siebie sama takie sobie samej to było nielogiczne, y, daje komunikaty, że na przykład zasłaniasz się depresją w jakiejś kwestii. Albo, że nie robisz czegoś, bo depresja. Wysługujesz się nią czasem przed samym sobą? Mm. Że jestem za słaby teraz na to, że nie, że nie, bo depresja. Że mogę, nie muszę, bo depresja. To jest dobre pytanie. I nie wiem. Bo albo... Na tyle jakby zinternalizowałem tą depresję, że uznaję, że to jest logiczne i oczywiste, że w tym momencie nie mam siły. Albo faktycznie używam tego jako, ten, jako jakiejś wymówki, ale wydaje się, że nie. Jakby Staram się być osobą dość obowiązkową i raczej jeżeli nie jestem w stanie czegoś zrobić, to faktycznie czuję, że nie jestem w stanie tego zrobić. Jakby wynika to z mojego samopoczucia, a nie jest moją wymówką na to, że mi się czegoś nie chce. Ależ jesteś taki racjonalny jestem pod dużym wrażeniem, że taki świadomy na maksa chyba nie? Zawsze taki byłeś, czy to dzięki terapii? Że taką obowiązkowość widzę w tobie. Albo... Zawsze starają się mieć poukładane różne rzeczy, mhm. jakby przebadane, uzasadnione, racjonalne i logiczne. W tabelce. Prawie, że tak. Niektóre rzeczy mam w tabelce, ale nie wszystkie. Słuchaj, jak się okazuje, na tabelkę nigdy nie jest za późno i ja się przeprosiłam z tabelką, i naprawdę jak dopiero to rozpisałam, to to zobaczyłam, nie? bo dopiero w tabelce widzisz, jak jest naprawdę. Ja humanistka, <śmiech> <śmiech> a słaba jestem z batmy to zostanę humanistką. No I zostałam humanistką i miałam w dupie tabelkę. I dopiero teraz zrobiłam sobie tabelkę i, i, i mogłam się przyjrzeć takim rzeczom. Nie wstydziłeś się też opowiedzieć o tym publicznie, bo wiesz, co innego, okej, okay, wśród znajomych, bliższych, dalszych, ale nie masz wstydu, żeby o tym mówić publicznie, nie? Mm. Zastanawiam się właśnie, że to jest kwestia tego, że jestem. Tak przyzwyczajony do akceptacji tego problemu w grupie moich znajomych i bliskich, że uważam, że to jest oczywiste i w związku z tym się nie wstydziłem? Czy może to jest właśnie jakaś kwestia, nie wiem. No, może powinienem się wstydzić, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest właśnie tak normalna rzecz i powinniśmy tyle o tym rozmawiać, że w ogóle nie przeszło mi przez myśl, że, że coś będzie nie tak w tym, że. że powiem o tym większej grupie ludzi. Dla mnie to jest jakby normalna część mnie, tak samo jak różne osoby mają różne schorzenia i jakby no, Nigdy nie rozumiem osób, które, nie wiem, nie wstydzą się przyznać, że są chore w takim sensie zupełnie somatycznym, tak? Że nie wiem, mają zapalenie płuc albo że złamały nogę, jakby... Co jest w tym wstydliwego? Jakby, i co jest wstydliwego w tym, że mój mózg ma zaburzoną biochemię, co w ogóle jest totalnie niezależne ode mnie, i w związku z tym muszę brać lekarstwa, żeby funkcjonować tak jak inni ludzie. No jakby nie, nie możemy kogoś tak samo jakby kogoś um, wskazywać palcem i mówić, że jest nim coś nie tak, bo nie wiem, bo nowotwór. Albo co, jakby, no to w ogóle co, co tu jest do wstydzenia się? Wiesz co, spotkałam się wiele razy z takimi yy, z takimi opowieściami o obawach na przykład. Yy, kilka razy słyszałam to od osób, od yy, Psychologów, którzy na przykład mieli depresję, albo ktoś powiedział o tym głośno, ktoś nie powiedział, ale takie mm, też podważenie swoich kompetencji, że jak ta osoba, wiesz, może pomagać innym, skoro sama sobie nie poradziła, nie? jakby, że jest to w nas gdzieś tam y, głęboko. Albo wiele osób, które bało się na przykład powiedzieć y, swojemu pracodawcy, że się leczą. Obało się, że to będzie też podważało ich kompetencje, że, że cały czas jest ta e, nieświadomość zaburzeń psychicznych, kryzysów psychicznych, bo też staramy się, żeby to językowo m, brzmiało tak nieoceniająco. Że wiele osób m, boi się o tym powiedzieć, bo boi się, że m, ich kompetencje zawodowe na przykład będą podważone przez to, że są chorzy, że są wariatami. Nie? Mm -hmm. No bo cały czas jeszcze chory no, tak. to wariat. No, no tak, no, ale to jest właśnie kwestia nieświadomości, ignorancji, łamane przez uznania, że to jest wymysł tej osoby lub jakiś, w jakiś sposób jej wina. A więc rozumiem, dlaczego tak niektórzy myślą, jednak no, totalnie się z tym nie zgadzam. I no, po prostu nie uważam, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób wątpić w, czyjeś, w czyjąś wiedzę, kompetencje albo zdolność funkcjonowania mm, Prawidłowego, jeżeli zostanie uleczona, przez to, że, 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 że ma depresję obecnie. No jakby no, to jest coś, co nie wpływa na pozostałe, nie, nie, wpływa na pozostałe, na nasze funkcjonowanie codzienne, ale jakby to jest tak samo, jakbyśmy przechodzili przez jakiś etap jakiejkolwiek innej choroby. No I ta osoba uzyska pomoc i to nie sprawia, że jest w czymkolwiek gorsza. No absolutnie nie. No jakby w ogóle nie ma dla mnie żadnego związku między jednym a drugim. Otóż dla wielu osób, mój drogi, <śmiech> <śmiech> to teraz, tak wiesz, patrzę przez pryzmat komentarzy w internecie, które się pojawiają, mm. nie? Że, no, że jednak jest cały czas ta stygmatyzacja osób, które publicznie mówią o tym, że, że walczą, że są po kryzysie psychicznym albo które się leczą. Cały czas no, jest ta stygmatyzacja. Ja sobie wziąłem tak, taką misję, taki cel, że będę to odczarowywać. Więc bardzo Ci dziękuję, że, że opowiedziałeś o swojej historii, że razem też trochę odczarowaliśmy, myślę, te, te zaburzenia. Czego Ci życzyć? Może byś mi pracował, czy nie? Coś życzyć na ten 2022, na koniec? Myślę, że takie depresyjne życzenia byłyby zawsze, żeby życzyć komuś radości z życia. Ale myślę, że. To Ale nie niekoniecznie, niekoniecznie, koniecznie potrzebuje więcej radości z życia. Ale jakby takiej mm, satysfakcji i zadowolenia ze wszystkiego to jest zawsze dobre. Siódmego etatu ci życzyć, tak? Nie, nie może nie. Po prostu satysfakcji z życia. Tego ci życzę. I zdrówka psychicznego. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.